Proszę Państwa, czy tu jest policja na sali? Bardzo proszę. Panie profesorze, ale przepraszam, tutaj nie możemy sobie dać rady. Policja jest na sali, przepraszam. Jest? Gdzie jest policja? O, jest. Panie profesorze, oczywiście fary to były na pana część, a nie na naszą. Co prawda my, osobiście ja z panem znam się krótko, bo 2 lata i przez tę chwilę małą w naszym życiu, a zwłaszcza w moim, zauważyłam właśnie tą u pana pasję, o której tak tutaj wszyscy mówią. A zwłaszcza pasję przekazywania wiedzy i dzielenia się z młodymi adeptami sztuki muzycznej, czego doświadczamy i za chwilę będziemy doświadczać się w dalszym ciągu. I ja życzę panu nieustających tych dekad, tej twórczej pasji, nie tylko tworzenia, ale i dzielenia się tą sztuką. Życzę panu, żeby nadal muzyka docierała pańska tam, gdzie słowo nie może. Żeby nadal pan nas po prostu wprowadzał tam, gdzie oko nie sięga i słowo nie dociera. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, pani Anna Malarczyk jest naczelnikiem wydziału bardzo ważnego, to znaczy wydział do spraw ceremoniału. I to jest właśnie ten cudowny ceremoniał policyjny, wspaniali trębacze. Dziękujemy bardzo. Powiem Państwu, dlaczego też jest nasza taka przyjaźń od 2 lat. Otóż Państwo zgodzili się na to, żeby studenci dyrygentury mogli przychodzić do orkiestry, znakomitej orkiestry, która jeździ w tej chwili po całej Europie, orkiestry Komendy Głównej Policji, znakomite sukcesy odnosi i mogli mieć trening dyrygencki. Jest to bardzo ważne dla dyrygenta. Lekcje odbywają się przy fortepianie, a tutaj jest znakomita orkiestra, za co bardzo serdecznie ja jako profesor dziękuję. No i cieszę się, że takie mamy później wspaniałe efekty, które Państwo za chwileczkę zobaczycie. Panie profesorze, dla nas, muzyków orkiestry reprezentacyjnej policji, jest wielkim zaszczytem, że zechciał pan profesor razem z nami współpracować, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy panu jubileuszu i życzymy kolejnych lat pracy artystycznej pełnej sukcesów i satysfakcji. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, pan Janusz Trzepizur jest właśnie kapelmistrzem, szefem tej orkiestry. No mogę, ponieważ jesteśmy w jednej rodzinie tutaj artystycznej, muzycznej, powiedzieć, że pan Janusz Trzepizur jest znakomitym kapelmistrzem i w tej chwili przygotowuje się w mojej klasie do doktoratu i liczę na to, że będzie to wspaniały doktorat z dyrygentury orkiestr dętych. Także czekamy na to, że tutaj pan jako wspaniały kapelmistrz również będzie doktorem sztuki. Dziękuję bardzo Państwu i fanfarzystom wspaniałym dziękuję. Szanowni Państwo, list gratulacyjny razem z życzeniami jest od pana komendanta głównego policji, pana nadinspektora Jarosława Szymczyka. Państwo.